W listopadzie mieszkańcy Barczygłowa i Modły Królewskiej będą mogli korzystać z nowej drogi łączącej te dwie miejscowości. W sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Starym Mieście wójt Starego Miasta Dariusz Puchała oraz przedstawicielka firmy Trans Spili z Lichenia Starego Arleta Nowicka podpisali umowę na budowę tej drogi. Koszt inwestycji to prawie 1 800 000 zł, z czego połowę samorząd gminy pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny odcinek tej budowanej drogi obejmuje blisko 300 km. Planowany termin rozpoczęcia tej inwestycji będzie to druga połowa września z terminem zakończenia całości 30 października. Obecnie to lokalna droga gruntowa, z której niewielu kierowców decyduje się skorzystać. Nowa, asfaltowa usprawni system komunikacji i bezpieczeństwo, nie tylko dla mieszkańców Barczygłowa i Modły Królewskiej. Droga połączy drogę powiatową Stare Miasto-Grodziec z drogą krajową DK25 i węzłem autostrady A2. Powstanie odcinek drogi na ulicy Szafirowej w Barczygłowie i ulicy Wschodniej. Te dwa odcinki łącznie spowodują, że poprawi się bezpieczeństwo i możliwość połączenia między tymi miejscowościami, abyśmy nie jeździli taką drogą, jak mamy tutaj za moimi plecami. W pełni będzie to nowoczesny odcinek drogi z ścieżką pieszo-rowerową, z oświetleniem, z odwodnieniem oczywiście. Projekt obejmuje również budowę chodnika dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 metra oraz pasa dla rowerów o szerokości 1,5 metra. Przejścia dla pieszych będą oświetlone lampami solarnymi. Budowa drogi uatrakcyjni obszar kilkudziesięciu hektarów pod nowe inwestycje w terenach aktywizacji gospodarczej w Barczygłowie i Modle Królewskiej.